644 hektary w 24 godziny. Tyle wynosi obecny rekord uprawy roli. Spróbujemy go pobić ciągnikiem John Deere 9RX640 z broną talerzową firmy Bednar o szerokości roboczej 18,4 metra. Czy 9RX640 podoła wyzwaniu? Jesteśmy w Rumunii, niedaleko Bukaresztu, jednym z największych rynków produkcji rolniczej. Ciężka i sucha gleba oraz temperatura ponad 40 stopni w dzień i nieco poniżej 10 stopni w nocy sprawiają, że to idealne miejsce do przetestowania ciągnika 9RX640 do granic jego możliwości. Mam dobre przeczucia. Przygotowania idą naprawdę świetnie. Finalizujemy ostatnie czynności, by wszystko było gotowe. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia 24-godzinnego testu tutaj, na polu w samym centrum Rumunii. Jestem rolnikiem i chcę testować maszyny takie jak ciągnik John Deere i brona talerzowa firmy Bednar do granic ich możliwości. 15:00. Sygnał do rozpoczęcia wyzwania. Od teraz liczy się pełna koncentracja przez 24 godziny. Pierwsze 100 hektarów mija bezproblemowo. Duży uciąg ciągnika 9RX pomaga zespołowi podczas pracy w wymagających warunkach. Gleba, na której pracujemy, jest wymagająca w uprawie. Właśnie dlatego potrzebujemy solidnych narzędzi. Temperatura wzrosła już do 35 stopni. Ekstremalne gorąco stanowi wyzwanie nie tylko dla ciągnika 9RX640, ale też dla operatorów i całej ekipy. W pewnym momencie konieczne było oczyszczenie brony Bednar ze słomy i suchej gleby. W tym regionie Rumunii średnie roczne opady deszczu wynoszą zaledwie od 450 do 600 mm. Czy te ekstremalne warunki przeszkodzą nam w planach ustanowienia nowego rekordu? Przez cały czas obecny na polu zespół John Deere monitoruje osiągi i położenie ciągnika 9RX640 za pomocą John Deere Operation Center i Remote Display Access. Podczas całej próby bicia rekordu głębokość robocza wynosi od 4 do 10 cm. Właśnie dlatego maszyna musi być silna. Dysponujący mocą 640 koni mechanicznych ciągnik 9RX zapewnia fenomenalne osiągi. 9RX640 świetnie pasuje do tej brony pod względem mocy, siły uciągu i komfortu. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Ciekawe jednak, jak 9RX640 poradzi sobie wieczorem i nocą. Teraz jesteśmy na drugim polu. Jest 9 wieczorem. Przepracowaliśmy już zatem 6 godzin. Obrobiliśmy 200 hektarów, więc bez problemu mieścimy się w czasie. Teraz zobaczymy, co nam przyniesie noc. Około 22:30 zespół czeka pierwsza zmiana operatorów. Choć jest ciemno, widoczność jest bardzo dobra. Doskonale widać bronę Bednar i jej pracę. Teraz robimy bardzo szybkie postępy na głębokości 6-7 cm. Jest późna noc. Kierowcy mają pełną widoczność w promieniu 360 stopni, ponieważ 9RX640 jest wyposażony w 24 światła LED. Ciągnik jest niezwykle wygodny. Mamy już 8 godzin pracy i wygląda to bardzo dobrze. Uważnie obserwujemy sytuację i dotychczas obrobiliśmy 300 hektarów. Wszystko idzie zatem zgodnie z planem. Aktualnie poziom paliwa w zbiorniku to 30%. Średnie zużycie paliwa wynosi 3,1 litra na hektar, czyli jest bardzo niskie. Za godzinę zbliżymy wszystkie przyczepy do ciągnika, ponieważ nie chcemy się zatrzymywać na zbyt długo. Maksymalnie 7 minut. Około 3 nad ranem 9RX640 wymaga tankowania. Hey,
Przygotowaliśmy olej napędowy i trochę AdBlue oraz oczywiście dwie małe kawy. Paliwo uzupełnione, a śruby w bronie talerzowej Bednar dokręcone. 9RX640 wyrusza w noc dobrze przygotowany do obrobienia pozostałych hektarów. Noc mija szybko i bezproblemowo. Za chwilę nastanie świt i do wyrównania dotychczasowego rekordu pozostaje jeszcze 200 hektarów. Zespół wciąż ma 9 godzin i jest przekonany o dobrym wyniku. Jest tuż po siódmej. Kończymy więc nocną pracę. Właśnie zmieniliśmy operatora. Noc okazała się prawdziwym sukcesem. Dobrze stoimy z czasem, mamy świetną atmosferę w zespole i kontynuujemy pracę w ciągu dnia, aby obrobić jak najwięcej hektarów. Wkrótce potem zespół wspomagający biegnie do ciągnika. Przewód hydrauliczny w bronie Bednar wymaga naprawy. Wszyscy pracują, by jak najszybciej usunąć problem. Czas ucieka. Czy ta 30-minutowa przerwa będzie ich kosztować rekord? W ciągu ostatnich 24 godzin obrobiono w sumie 769,4 hektara, czyli prawie o 125 hektarów więcej niż wynosił dotychczasowy rekord. Dokładnie o 15:00 9RX640 dociera do mety. Wyzwanie dobiegło końca. Jestem dumny, że stoję tu przed ciągnikiem 9RX640 z szeroką na 18,4 metra broną talerzową firmy Bednar i z tego, że sprostaliśmy 24-godzinnemu wyzwaniu. W 24 godziny obrobiliśmy 769 hektarów. Moim zdaniem to wspaniały wynik. Współpraca między przedstawicielami firm Bednar i IPSO oraz zespołem John Deere w ciągu 24 godzin spędzonych podczas tej próby układała się fantastycznie. Czas uczcić ten sukces.